No siema, ja jestem Elvis, witam was moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym i to uwaga, uwaga, historycznym odcinku na moim kanale. Ponieważ kilka miesięcy temu odbudowałem pierwszy dom Abry na Milionowicach, który kilka lat temu po prostu został zniszczony i w tym momencie po raz kolejny świeci oczywiście na naszym pięknym mieście, niczym oczywiście, jak żeby inaczej, słoneczko. Więc uznałem, że w tym odcinku odbudujemy mój pierwszy dom w historii naszego miasta Milionowice, który uwaga, uwaga, został zniszczony przez Abrę, uwaga, uwaga, 18 listopada 2019 roku i w tym miejscu dzisiaj po prostu tego wspólnymi siłami dokonamy. Ta chata ogólnie stała w tym miejscu, ale ogólnie była taka sytuacja, że Abra mi wtedy ten dom zniszczył i w tym miejscu powstał mój pierwszy wieżowiec i w tym momencie to jest mój drugi wieżowiec, więc ogólnie teraz tak, ten dom zbudujemy sobie tutaj, ponieważ gdybym chciał go zrobić tutaj, to bym musiał ten wieżowiec rozwalić, ponieważ ten dom, który stał pierwotnie, to sobie tutaj postawię po prostu obok, co nie? Taki będzie mój w tym odcinku zamysł. No i gościu, tak mówiąc teraz szczerze, jestem mega podjarany, ponieważ w tym momencie ogarnąłem tutaj wszystkie możliwe materiały, które tam były. Uwaga, uwaga, obczaiłem sobie swoje stare odcinki sprzed, uwaga, uwaga, prawie 3 lat i do dosłownie moim celem jest to, by ten domek odzdrować jeden do jednego. W tym momencie mamy tutaj już tutaj taki pierwotny zarys, jaki był na samym początku. I pamiętam, tak mówiąc już szczerze, wszystko jak to wyglądało. No bo tak goście sobie to wszystko przejąłem i już tak mam tutaj wszystko głowy, więc tak mówiąc teraz szczerze, czuję mega, ale to mega nostalgię, czuję mega, mega podjaranie i ciężko mi jest to jakkolwiek wyrazić słowami. Więc co, budujemy, oczywiście subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, ponieważ teraz tutaj będzie serio, myślę, że mega grubo, no i warto w tego suba oraz dzwonka piknąć. I teraz tak, ogólnie sytuacja to jest następująca. Pamiętam, że w moim domku, wiecie, było tak właściwie, że w środku były schody w dół i tam była moja cała podziemna sieć tuneli, tajnych baz, więc jeżeli chodzi o to, odbudujemy to, jeżeli byście tego serio mega chcieli, więc oczywiście dajcie znać w komentarzu, ale w tym odcinku ogarniemy sobie cały ten oczywiście budynek, jak wyglądał, oraz uwaga, uwaga, ogarniemy sobie ponadto jeszcze wnętrze, żeby było też tak mniej więcej, jak było kiedyś, to nie, jakby to było tak dawno, że mi jest w tym momencie serio, aż ciężko cokolwiek powiedzieć, ponieważ tak szczerze, to jestem teraz ten domek w stanie zrobić cały z pamięci i to mnie teraz najbardziej powala, że serio, jakby wiecie, jak domek Abry robiłem właściwie tak samo, jak to na kilka lat temu na odcinku sobie robiliśmy i tak serio to robiłem, to głównie z odcinków, to ten domek, tak mówiąc szczerze, byłbym w stanie po tym samym zarysie zrobić już calusieńki bez najmniejszych pomocy z moich starych filmów, więc serio to jest dla mnie takie mega, ale to mega pamiętliwe miejsce, no ale gościu, no jakby to, że on stoi w tym miejscu obok jest takim minimalnym do niego minusem, ale oczywiście tutaj wiecie, nie będziemy bożli wieżowca, który jest na mega, ale to mega wysokość, żeby postawić jedną chatkę z drewna. Mam teraz dosłownie wszystko przed swoimi oczami, jakby serio. W tym miejscu było wejście, tutaj było takie przedwejście, tutaj była moja skrzynka na listy, tutaj był mój balkonik, który sobie w tym odcinku również odbudujemy, tutaj było sianko, tutaj trzymałem swojego w ogóle pierwszego konika, jaką macie tam akcję, tutaj był mój pierwszy koń w Minecrafcie, jakiego miałem właściwie na tym, na tej naszej serii. W tym miejscu właśnie były te schodki, tutaj była taka też jeszcze mała ścianka, która była na raz, dwa, trzy, albo nawet cztery, jakby serio. To jest dla mnie takie mega dziwne, że szczerze, to były dla mnie takie dobre czasy, że w tym momencie mam to właściwie tak bardzo w głowie, że byłbym w stanie to zrobić tylko i wyłącznie, wiecie, z mojej głowy, to nie, jakby tutaj głównie mi chodziło o to, żeby z moich starych odcinków ten cały, wiecie, kształt tego domku zaczerpać, takie tutaj, wiecie, głównie wymiary, ale ścianki, no i wnętrze, no to bym sobie wszystko ogarnął na spontanie, nawet moją tajną bazę byłem w stanie sobie odbudować po tych kilku latach tylko i wyłącznie z swojej głowy, więc serio, w tym odcinku polecam być do końca, żebyście poznali efekt finalny tego, bo w mojej opinii to będzie mega, ale to mega po prostu, chociażby dla mnie jest takie mocno wzruszające, a tym bardziej dla oczywiście stałych widzów tej serii, co nie, ponieważ serio, ten domek był chyba bodajże, czekajcie, on powstał mniej więcej wtedy, co ten domek Abry, co nie? I teraz on tutaj oczywiście wraca wraz z domkiem Abry, jakby serio, jeszcze teraz by tylko brakowało, żeby Agentix swój pierwszy domek to tamtej górze odnowił, no i byłoby serio, myślę, że już to tak, ale totalnie mega, ale to mega nostalgicznie, okej? A sam dom polegał głównie na tym, że opierał się na tym, że wiecie, nie było tutaj jakiegoś tam mega zaawansowanego dachu, jak byłoby wszędzie w moim jakimś budynku, bo to była moja taka pierwsza budowa i tak szczerze, dopiero po tym zacząłem jakoś tutaj bardzo odwalać jakimiś tutaj, wiecie, mega epickimi, ogromnymi, zaawansowanymi budynkami, a tutaj była taka prosta konstrukcja, że był taki prosty dach, nie ma żadnych kształtów, po prostu on był na tamtym piętrze, a tutaj było takie piętro balkonowe, gdzie było mnóstwo zarośniętego miejsca i tak właśnie w tym momencie, za pomocą tych kilku staków liści i bluszczyn, po które sobie jeszcze zaraz polecimy, ogarniemy sobie wszystko, by było dosłownie tak samo, jak za starych, dobrych czasów, mordeczko, więc serio, jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie mega, ale to mega po prostu taki filmy most, ponieważ wiecie, jakby ja to wszystko teraz jakby przeżywam nowe w tym miejscu, pamiętam, że wiecie, no nie w tym miejscu, ale w tym miejscu, bo ten domek tutaj stał tutaj, ale no wiecie, nie możemy go tutaj postawić, bo tu jest wieżowiec, co nie? Wtedy jeszcze w tym miejscu była właśnie ta rzeka, tam była wioska villagerów, co nie? I tutaj były
jeszcze moje osiołki, tutaj były moje kurczaki, jakby serio, tutaj było wszystko, okej? Okay? Tu było wszystko od początku, jak całe nasze miasto dopiero startowało swój taki proces rozwoju, co nie? No i w tym momencie, wiecie, to jest takie mega, ale to mega olbrzymie miasto, ale wtedy to była właściwie jedna ogromna, płaska przestrzeń, na której były może trzy budynki i parę farm, wiecie, jakiś tam farm, nie wiem, pszenicy, marchewek, jakby to było takie, wiecie, początkujące, że serio, chyba każdy miał coś takiego na swoim świecie w Minecrafcie, okej? Okay? A w tym momencie, jakby... Możesz trochę ująć śmiało, że odnawiam naszą historię, okej, okay? Ponieważ już mamy język, to jest w ogóle niesamowite, że to jest taki stary serwer, że on ma swoją historię, okej, okay? Jakby serio. I teraz ten budynek budujemy dla przyszłych pokoleń graczy milionowic, w ogóle XD. A sam sufit był zrobiony nie z bloków, ale pamiętam, że z półpłytek, ponieważ wiecie, to były takie czasy, że właściwie niczego nie było, trzeba było wszystko ogarnąć, więc po prostu dla oszczędności zrobiłem sufit i ogólnie dach w moim domku tylko i wyłącznie z półpłytek dębowych, więc to były takie czasy, gdzie każdy oszczędzał maksymalnie surowce i wtedy nie było jakichś tam, wiecie, jakiejś willi agentiksów, które były maksymalnie, wiecie, jakimiś tutaj, no, bogackimi utrwalami, nie, to po prostu była prosta konstrukcja, gdzie był taki dach, macie tam akcję i to wszystko było właściwie na naszych odcinkach, więc jeżeli kogoś to ciekawi, jak to było kiedyś, jak ogólnie wyglądała taka budowa, to na moim kanale jest nawet taki stary odcinek sprzed właśnie kilku, już nawet prawie 3 lat, na którym ten domek po raz pierwszy budujemy i serio, teraz mam tą wizję przed oczami, jak to było, to nie, jakby naprawdę to jest aż niesamowite, że to teraz robię, jakby po prostu dla mnie osobiście jest to mega, ale to mega takie emocjonalne, ponieważ jak mówicie, to jest nasza cała historia, to nie, jakby wiecie, tutaj wszystko się tutaj rozgrywało na naszych odcinkach, tutaj wszystko miało miejsce, teraz od nowa właściwie robię to samo, po takim czasie i naprawdę, dla mnie to jest mega mocne. A jeżeli chodzi właśnie o to pięterko, tutaj nie było żadnych ścian, nie było tutaj żadnego sufitu, tutaj po prostu były takie ścianki z płotków oraz mnóstwo liści dla dekoracji, więc to był taki domek, myślę, nawet taki bardziej leśny niż miejski, bo to jeszcze wtedy nawet nie było miasto, to było początkująca osada, okej, to był taki poziom, a nie, że mam teraz jakieś tutaj wieżowce wszędzie, jakieś wille, jakieś komisariaty, jakieś galerie handlowe, jakby serio, to był największy początek, jakby wtedy, nawet w tym momencie nie było na naszym serwerze lodowca Abry, chyba ci tą akcję, to było tak dawno, że nawet lodowca Abry nie było, ja nie mogę, to było tak dawno, że w ogóle ho, 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 nawet nie było tego komisariatu policji, tylko był taki stary niebieski, ej serio, jeżeli ktoś teraz pamięta, moi drodzy, to bardzo gorąco proszę o komentarz, a ja wam dam serduszko, ponieważ w tym momencie mi po prostu łezka spływa z oka, naprawdę, mam też taką małą tutaj dziurę, ale sobie ją teraz tutaj załatamy oczywiście i pójdziemy sobie w Kimę. Jakby serio, przez te wszystkie lata na serwerze zmieniło się aż tyle rzeczy, jakby macie tam akty, tylko ten bałwan jest od 2019 roku, jest tutaj wręcz pomnikiem historii naszego miasta, ja nie mogę, jak to w ogóle brzmi, serwer w Minecrafcie, a ma tyle historii, niesamowite, to nie, też w ogóle nie wiem czemu, ale sklep Abry jest stały w dircie, wiecie, i tak szczerze, mam pewne skojarzenie z tym sklepem, bo on już nie po raz pierwszy swojej historii jest w dircie, jakby on też kilka lat temu był w dircie, i chyba każdy powiem to zaznaczyło, więc tak w sumie, miałem taką myśl, ale czy to możliwe? Nie mam zielonego pojęcia. Sama podłoga w moim domku była z drewna świerkowego, świerkowe deski, a podłoga na balkonie była z kamiennych cegieł, jakby, Jezu, to było tak dawno, że jeszcze wtedy się używało kamiennych cegieł, jako takiego bloczku do dekoracji, jakby serio, bo też nie wiem, czy o tym wiecie, ale to była wersja Minecrafta bodajże najnowsza, 1.14, to był dopiero update z tymi villagerami, że były jakieś teraz w ogóle nowe możliwości handlu z nimi i wtedy nie było takich bloków ładnych, jakieś tam, wiecie, niesamowite nerdowe rzeczy, jakby serio, to było takie bardziej podstawy Minecrafta, więc się używało takich, wiecie, podstawowych bloków, to nie, jakby też w ogóle jest tutaj bida, nie mam jak sobie łopaty, jest kamienna i szczerze, aż mi jest przykro, że na tym serwerze gram od 3 lat, a ja nie mam diaksowej, ani nawet nendertowej łopaty, jakby w ogóle beka w tym momencie ze mnie. Apeluję do Agentixa, który kilka lat temu moją łopatę po prostu ukradł. Agentix, oddaj mi, proszę, wiem, że minęło kilka lat, ale ja non stop czekam, okej, okay? Ponieważ w tym momencie jestem bez możliwości kopania oprócz kamiennej łopaty, który mi już w ogóle padło, więc tyle trochę lipa. Okej, okay, więc teraz tak, czy sam kształt domku jest identyczny? Powiem wam, że może być o jedną kratkę różnicy z tego powodu, że tu jednak było mało miejsca, żeby w ogóle, żeby ten domek w to miejsce wszedł. Musiałem tą ścieżkę przygotować, bo ona szła, wiecie, pierwotnie w ten sposób właśnie, więc by nam wchodziła na domek, więc musiałem tą ścieżkę minimalnie w tą stronę przesunąć oraz tą ścieżkę i musiałem troszkę skopać tą budowlę, która tak szczerze nie mam pojęcia w ogóle, co robi w tym mieście i czemu tutaj stoi jakaś szklarnia, której nikt nie używa, jakby stary, ścieżka była bodajże w tą stronę, ale ją minimalnie przesunąłem w tą stronę, żeby tutaj się po prostu nam wszystko idealnie dopięło, co nie? Więc myślę, że perfekto. I nawet tą tablicę, która w tym miejscu stoi również od kilku lat, z tego miejsca dałem w to miejsce po to, aby też kolejny pomnik historii
nam się do miasta naszego zmieścił, jakby serio. Jakie to jest niesamowite, ja mam teraz takie podjaranie, że serio, minęło tyle lat, a my to dalej wszystko wspólnie robimy, moi drodzy. Tutaj dalej jesteśmy i wy tu jesteście, więc serio, to mega, ale to mega dziękuję. Serio, w ogóle wow. I teraz tak, w tym miejscu musimy sobie dać oczywiście cegły, które są stone'owe, jakby wow. Ja teraz aktualnie nie używam tych bloków w ogóle, jakby serio. Kto jeszcze ich używa? No oczywiście tego się używało na samym początku naszego oczywiście tutaj miasta. No wiecie, bida była, nie było kwarcu, trzeba było używać tego. A teraz są właśnie takie możliwości jak kwarc, jakiś smooth kwarc, nawet teraz są jakieś w Minecrafcie cegły kwarcowe, jakby serio. Ale co, w ogóle ta gra poszła z biegiem czasu na lepsze, jakby tak bardzo, że w ogóle dziwna, no, więc teraz tak, jeżeli chodzi o ten balkonik też tutaj przy okazji, na nim pamiętam, że były też płotki ze sprusowego drewienka, więc teraz szybko akcję też to teraz ogarniemy. Teraz tak, płotki robiły się w ten sposób, nie pomyl Elviso z furtkami, proszę, udało mi się nawet, więc spoczko. I teraz też mamy to w ten sposób i już wszystko wraca do starego porządku, jakby w ogóle wow, niezwykłe to, nie, że kiedyś jak tutaj się wyszło, tutaj było pole, tutaj było puste pole, tutaj nie było nic, a w tym momencie aż nie widać nie ma, bo są wszędzie budynki, wieżowce, palmy, rakieta kosmiczna, niesamowite, to jakby serio, dla starych widzów naszego serwera po prostu ogromny pozdro, ponieważ w tym momencie chyba też to samo co ja czujecie, że to wszystko poszło w takim kierunku i to no, czy szybko, no właściwie nie szybko, bo ten cały proces, wiecie, rozwoju miasta trwał kilka lat, więc no, czy to było szybko, raczej to było wszystko, no wiecie, w normie, co nie, ale no cóż, jednak no mieliśmy z Akendixem sporo takich faz na budowanie jakichś ogromnych budynków i przez to mamy tutaj takie właśnie rzeczy jak ten wieżowiec, jak ten wieżowiec i teraz nawet, wiecie co, tak szczerze, jak nawet te kilka lat temu ten budynek budził po prostu podziw, że wow, ktoś w Minecrafcie zrobił coś takiego, to teraz jak to wygląda z biegiem lat, jak sobie stoi taka chata z drewna koło ogromnych kwartowych budynków, jakby serio, to jest takie teraz oderwane od tego świata, a kiedyś to była norma, co nie, jakby serio, jak ten nasz świat się rozwinął, to jest po prostu nie do pisania, ale tak mówiąc szczerze, to jakie same miałem uczucia, ale troszeczkę mniejsze, jak ten domek Abry pierwszy odbudowywałem po kilku latach, co nie, teraz w tym momencie czuję coś bardzo, ale to bardzo podobnego, co nie? No bo wiecie, to jest to samo, że właściwie wtedy nie było nic, teraz tu jest wszystko, ale wiecie, to jest jednak mój domek, co nie? To nie jest domek Abry, to jest mój domek, ja mam z nim osobiście swoje własne przeżycia, jakby też pamiętam, jak nawet Macioch odkrył moją tajną bazę, która była z obrazem z Pinokiem, no i właśnie, nawet to były takie czasy, że jak ktoś miał jakąś, wiecie, kryjówkę z obrazem, to było takie nieoczywiste, jakby serio, jeżeli kiedyś ktoś miał jakąś tajną sprawę za obrazem, to było wręcz wow, ktoś o tym pomyślał, żeby zrobić z obrazem przejście, to nie, w tym momencie, jak ktoś zrobi z obrazem przejście, to jest takie najbardziej okiepane ever, co nie, w ogóle XD, jak można aż tak słabo coś schować, co nie, wtedy to było, wiecie, w ogóle wow, to była nowość, to było nowe odkrycie Minecrafta tego jeszcze, dobra, więc teraz tak, mamy też tutaj ogromną dziurę, którą musimy sobie załatać po raz kolejny, o tym mówię, ale no gościu, lecimy z tym, i właśnie kolejna ważna sprawa, w tym miejscu ta ściana była o jedną kratkę dalej i była taka tutaj mega ważna dekoracja, która w tamtym czasie była przeze mnie mega, ale to mega często używana, więc zaraz sobie też oczywiście ogarniemy, jakby serio, to były też w ogóle czasy, gdy Maciek na serwerze był prezydentem, jakby w tym momencie nie jest nim nikt, więc to w sumie warto byłoby się tam wkręcić, żeby nim może zostać, co nie, to byłoby nawet myślę, że teraz rozsądne, ale ogólnie po prostu powiem tyle, za Maciocha to było, co nie, za Maciocha to były czasy, gościu, więc teraz tak, tu sobie też to zobaczamy szybko, okej, okay. Ta ścianka, o ile się nie mylę, była bardziej tak, co nie, bo tutaj były te całe schody do mojego podziemia, gdzie był mój magazyn, moje przejście do tajnych pokojów, no moja automatyczna farma tam była, ja nie mogę, czego tam nie było, tam była nawet moja farma dyni, moi drodzy, ja miałem farmę dyni i nałogowo jadłem placki dyniowe, jakie to były czasy, co nie, ktoś jadł placki dyniowe, teraz tak, tu była taka dekoracja, którą oczywiście bardzo dobrze pamiętam i no cóż, i w końcu do tego wróciliśmy, jakby serio, wow, niesamowite jest teraz to czuję, ale po prostu mega dla mnie mocny film, serio, no i teraz tak, moi drodzy, jeśli ten domek ma być tym starym domkiem, to musimy w tym momencie wziąć jak najwięcej drewna świerkowego i zrobić 40 miliardów płotków, które były tam na górze, jako moja dekoracja, więc teraz cyk, cyk i cyk, no i lecimy na grubo, okej? Okay? Nie patyczkujmy się, bierzemy zaraz po prostu tutaj crafting płotków, które były w tym miejscu gościucione były, co? Płotki, potrzebuję płotków, halo, tu są płotki, okej? Okay? Tylko tyle, o okej, okay, tyle wystarczy, myślę, więc spoczko i oby, serio, nam tego tyle, no to wszystko wystarczy, ponieważ tak tutaj szczerze, no, roboty będzie, bym ujął, że to nie miara, okej, okay, bo tutaj tych płotków było serio mnóstwo, one były tutaj właśnie na każdej ze stron i właśnie, kolejna sprawa, w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu było wejście po liściach na to piętro, co nie, tutaj były takie schodki z liści zrobione, które teraz sobie oczywiście zaraz odwzorujemy, ponieważ jak, żeby inaczej, jakby serio, musimy odwzorować wszystko, co jest w mojej głowie, gościu, i to jest w waszej głowie oczywiście, jakby serio, wow, po prostu niezwykle.
niezwykłe to jest, to nie, że minęło tyle lat, moi drodzy. Minęły prawie 3 lata, to był może listopad tego roku, ale tak już rocznikowo to były aż 3 lata. Ja nie mogę. Okej, wstałem i lecimy sobie do roboty tutaj znowu, więc teraz szybka akcja. I jeżeli chodzi o to, to było w ten sposób, że tutaj była też taka dekoracja. I tutaj po samym środku był taki oto słupek, więc serio, jeżeli chodzi o moją, wiecie, wiedzę na temat tych szczegółów, jakby serio, ja sobie obejrzałem tylko parę filmików, no żeby sobie przypomnieć, jak wyglądała ta bryła. No i przy okazji miałem taką, wiecie, taką wizję tego, jak to było i od razu mi się tak wszystko pokazało w myślach, jakby serio, niezwykłe, jak ludzki mózg pamięta takie istotne dla niego rzeczy, jakby czy to było istotne. Dla mnie to było bardzo istotne, ponieważ to było dla mnie piękne czasy, które oczywiście zawsze będę wspominał świetnie. Okej, więc teraz to było może jakoś właśnie tak, jakby tutaj, wiecie, jeżeli chodzi o płotki, nie będziemy tutaj każdego podcastu robił tak samo, ponieważ nie o to chodzi tutaj, ale głównie o to, aby sam koncept był w ten sam sposób. Nawet jeżeli chodzi o to, tutaj było takie jedno przejście i to tyle wystarczy, to nie? I teraz czas najwyższy na najciekawszy element tej całej układanki, którym oczywiście jest położenie 40 tryliardów liści na całym obiekcie budynku Elvisa Minecraft. No i dobra, od tego sobie zacznijmy, że liście, naprawdę już tutaj nie przesadzając, one były wszędzie. Też w ogóle właśnie, trzeba byłoby też przy okazji sobie to skopać, więc no od razu sobie to ogarniemy, żeby zaraz nie było z tym gościu żadnych problemów. No i wszędzie kładziemy sobie gościu dirta. I właśnie w ten sposób ta cała chata była udekorowana liśćmi, jakby nie mam pojęcia, dlaczego tak robiłem, ale tak w sumie. No, wiecie, wtedy tak mówiąc już totalnie szczerze, nie miałem aż takich umiejętności budowania, więc po prostu robiłem tak, jak uważałem, że będzie dobrze. No i według tego, co wtedy myślałem, to było dobre. No i tak w sumie, biorąc pod uwagę to, ile minęło lat, to dalej jest spoko budowla, jakby tak szczerze, wiecie, jeżeli chodzi o taki pierwszy domek w Minecraftie, taki początkowy, może on jest dość spory, jak tam taki domek, wiecie, taki start, ale no i tak w mojej opinii, on jest serio, no sztos, jakby serio, go bardzo lubię. Ten domek, jeżeli chodzi o jego design, jest taki po prostu inny niż wszystkie. No i gościu, domek drewniany po środku takiego ogromnego miasta, to aż teraz wygląda dziwnie, okej? Okay? Tam jest, gościu, ogromny szpital z kwarcu i betonu, okej? Okay? Naprawdę, tam jest nasza galeria handlowa z cegły, tam jest ogromny lodowiec Abryl, który sięga aż na szczyt, co nie? A tutaj taka chata z drewna, jakby serio, jak to wszystko się pozmieniało, nie wierzę w to, jakby chyba każda osoba, która jest z nami od tych lat, no, czy w to nie wierzy, no było na naszych odcinkach wszystkich, więc po prostu widziałem, jak to się robiło, ale no po prostu, jak teraz sobie wracam, co było, to serio, aż nie można w to, gościu, uwierzyć, okej? Więc teraz tak, to było to wejście, o którym wam mówiłem, że tutaj były takie właśnie schodki, one były nawet, widzicie, one były proste, te schodki, one nawet nie były jakieś tutaj skośne, więc nawet sobie teraz tak to zróbmy, okej? Okay. Te schodki były właśnie na to pięterko i tutaj właśnie miałem tutaj, wiecie, jakąś swoją skrzynkę, tutaj pamiętam, że była właśnie jakaś skrzynia, tylko nie mam pojęcia, co w niej było, ale wiem, że tutaj była skrzynia, w której miałem jakieś swoje cenne itemy, no i tak, tutaj było też oczywiście wszędzie mnóstwo pnącz i oczywiście liści. Też tutaj było coś w tym stylu, że tutaj jeszcze na samym środku były taki oto właśnie, wiecie, taki pień, okej, okay, więc teraz też tak to oczywiście sobie zróbmy. Czy to było z jakimiś tutaj właśnie odstającymi? Wydaje mi się, że nie, że to tutaj nie było, tylko to było takie proste. Okej, okay, więc tam sobie można by sobie zróbmy. I tak, i na tej ścianie były właśnie pnącza. O to chodziło, spoko, to już po prostu mam to w głowie, jak to wyglądało mniej więcej. Więc spoczko, jakby serio, te wszystkie wspomnienia jakby wracały, jakby wow, w ogóle, to wiecie, to jest nawet tyle liści, że no, ledwo co widzisz coś z okien, co nie. Ale właśnie o to chodziło, co nie, żeby to była taka mocna dyskrecja, żeby to był taki niby domek, ale jednak, wiecie, taki, no, kącik prywatny, gdzie nikt mi przez okno nie będzie podglądał, co nie. Ja sobie nie dam w kaszę dmuchać, więc teraz cyk i cyk, już tutaj były też takie dekoracje stąd zwisające. Jak to było dokładnie, powiem też taką jedną mocną sprawę. Tutaj było tego domku wersji kilka, ponieważ wiecie, na samym starcie ja go zrobiłem, on wyglądał tak, potem jeszcze po jakiejś tam minimalnej zmianie wyglądał w inny sposób, więc tyle, tak szczerze, to były jego parę wersji, ale teraz buduję taką najbardziej, wiecie, taką pierwotną, co nie? Tak samo właśnie lodowiec Abram się raz na samym początku zmieniał, że po prostu miał kilka kształtów, co nie? Tak samo było z tym domkiem i też tak, za nic nie mam pojęcia, jak wyglądał dach na tym suficie, jakby serio, na suficie, na tym balkonie, co nie? I z tego serio, wiecie co, aż zaraz zerknę jakiś mój filmik starszy, ponieważ tak szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jak było tutaj z dachem, serio, nie mam zielonego pojęcia, a to jest dość ważne chyba. Ja teraz się wbiję tylko szybko po jakieś tutaj właśnie pnącza i chyba po prostu się zaraz zobaczymy i wam pokażę, jak będzie wyglądał efekt finalny. I tutaj, no, tak na moje oko, to jeszcze trzeba tak około godzinki poświęcić, ale nawet nie godzinki, ale bardziej okolice 40 minut, no i oficjalnie projekt będzie gotowy, więc widzimy się już za chwilkę. Moi drodzy, łezka z oka już poleciała. W tym momencie na milionowicach stoi w pełni odzorowany
mój domek. Zajęło mi to troszkę więcej czasu, moi drodzy, ale po prostu obejrzałem sobie swoje stare filmiki, spojrzałem, jak to było, spojrzałem, że tu jednak była taka dekoracja z tymi właśnie tej płotkami, że one tak schodziły w dół. Spojrzałem, że tych liści nie było wcale aż tak dużo, więc troszkę się usunąłem jakby serio. Po prostu zrobiłem tak troszkę to bardziej precyzyjnie, też mam takie właśnie lampki wszędzie. No i powiem tak, powiem po prostu tak, no jestem w szoku, no jestem po prostu w szoku, jak to wszystko wyszło. No po prostu, no, w tym miejscu stały skrzynki, stała jedna skrzynka i crafting, co nie, stoi tak samo teraz po dziś dzień, co nie? Ponadto, ogarnąłem, jak wyglądał cały dach w tym oto, uwaga, uwaga, moi drodzy, naszym całym pięknym balkoniku i jest tak samo, jak było, macie tą akcję, też sobie to ogarniemy, ale w tym miejscu stało sobie sianko, ogarniemy sobie nawet takiego samego konia, jaki był kiedyś, więc serio, po prostu, no aż brakuje mi słów, jakby serio. Nawet sobie poleciałem po pnącza przed chwilą, jednak się okazało, że ich nie było tam, gdzie miało być, więc musiałem potem sobie po nich wbić jeszcze dalej, no i się okazało, że w końcu je znalazłem, więc już tu jest sobie sam i rosną, ale powinno ich tu być tak właściwie jeszcze więcej, więc teraz też sobie to ogarniemy jakoś. I teraz uwaga, uwaga, moi drodzy, najlepsze, czyli uwaga, uwaga, wnętrze, gdzie w samym środku jest ten charakterystyczny, jasno niebieski dywan, a w tym miejscu stała moje wyro, to stała tabeczka, to były te słupy, to był crafting table, też tutaj sobie oczywiście stały te piękne, słynne schodki do moich słynnych podziemiów, które sobie, kto wie, może jeszcze odbudujemy, jeżeli byście tego chcieli, to spoczko, można byłoby sobie ten temat też tutaj poruszyć, żeby te schodki sobie też tam odbudować wraz z tą całą bazą, wiecie, jakiś korytarzy, więc tyle, ponieważ w tym momencie po prostu ja lecę, moi drodzy, ryczeć, bo to nie wiem, warto oczywiście, ale po prostu mi brakuje słów, więc w tym momencie powiem po prostu tyle. Subskrybujcie kanał, żebyśmy mogli sobie za kilka lat zrobić coś, co nawet sobie zbudujemy jutro, nie mam pojęcia, co to będzie, ale serio, warto w tego chyba walnąć dalej, aby tą historię śledzić na bieżąco, więc dziękuję, że byliście, dziękuję po prostu każdemu, bo serio, jakby dopiero teraz się to wszystko otwiera, ile to już minęło lat w ogóle, jakby macie tą akcję, ta chata pierwotnie miałyby prawie 3 lata, jakby serio, w ogóle XD stałaby w tym miejscu, nawet sobie obszerzyłem odcinek i jednak, moi drodzy, nie, ona stałaby dokładniej w tym miejscu, ale to jest po prostu teren wyglądał inaczej, ja w tym miejscu nawet nie było rzeki, jakby serio, to jest tak ten teren pokrętny, że to jest aż nie do opisania, więc bardzo dziękuję wam, że jesteście tutaj, przekaz polecam bardzo gorąco mojego Instagrama, czyli Elviso Podłoga, oficjalnie, na którym macie moje zdjęcia, stories oraz wiele, wiele więcej, więc już po prostu wam dziękuję, że jesteście i my się widzimy na odcinku jutro, a to jest mój pierwszy domek na Milionowicach i znowu stoi na naszym serwerze, więc wow, dziękuję, siemaneczko, eleczko oraz oczywiście jo.